Cel tego materiału jest prosty. Stworzyć dla Ciebie instrukcję odpowiadającą w sposób możliwie banalny na pytanie, jak napisać wypracowanie argumentacyjne albo rozprawkę argumentacyjną. Przeczytałem wszystkie wymogi, jakie udało mi się znaleźć na temat technikaliów wypracowania i przeanalizowałem schematy, no właśnie oceniania, i będę te rzeczy w tym materiale przywoływać. Zapoznałem się też z poradami innych twórców, no i z przykładami napisanych i też ocenionych prac. Po pierwsze, moja główna refleksja jest taka, że sprawa wygląda na naprawdę banalną i po zrozumieniu tego, czego od Ciebie oczekują na maturze albo w szkole, naprawdę trudno jest nie zrealizować tego zadania dobrze. Będzie dobrze! Co ważne, nie mówię tego po to, żeby się teraz z Ciebie pośmiać, że haha, przecież to jest takie łatwe, że w ogóle o co chodzi, tylko żeby Cię zmotywować i zwrócić całą Twoją uwagę na siebie i też właśnie na te wymogi. Bo jeśli ogarniesz wymogi formalne i schemat oceniania, to zrozumiesz doskonale, co jest od Ciebie wymagane i jak stworzyć swoje argumenty. Zrozumiesz, o co chodzi w ogóle w argumentacji i kiedy egzaminator uznaje, że użyte przez Ciebie przykłady lektur albo konteksty są, jak to się mówi, funkcjonalne. No i wtedy wysoki wynik jest już więcej niż prawdopodobny. I uda Ci się to zrobić, bo to nie jest trudne. No ja już to rozumiem i postaram Ci się to przedstawić. Nice. Co ważne, uważam też, że wiedza w tym filmie zawarta jest na tyle logiczna, że trudno ją zapomnieć, na przykład w wyniku stresu egzaminacyjnego. Bo o ile wyobrażam sobie, że na przykład zapomnisz treść wielkiej improwizacji albo charakterystykę sporu klasowego w weselu, jak się nazywali przedstawiciele obu stron, to ciężko mi sobie wyobrazić, jak ktoś raz rozumie, w jaki sposób należy ułożyć argumenty w rozprawce, a potem no po prostu zapomina to w trakcie egzaminu. No to jest dużo mniej prawdopodobne, bo to jest dużo bardziej logiczne. I druga uwaga jest taka, że film ten jest stworzony stricte przez widzów. Dla widzów, ale w sumie też przez widzów. Został zasugerowany przez widzów i traktuję go w kategoriach potrzebnego i niekoniecznie takiego, w którym mam najwięcej do powiedzenia. I nie zrozum mnie źle, bo bawiłem się przy nim równie dobrze jak przy wszystkich innych moich produkcjach, ale tak chcę to po prostu zaznaczyć. Dosłownie dla widzów tego kanału, dla maturzystów, przekopałem się przez treści właśnie potrzebne do napisania wypracowania. I jeśli możemy zrobić trade, w którym mi za to podziękujesz, na przykład lajkiem albo poleceniem komuś tego filmu, to będzie mega spoko. Jeśli możesz uzupełnić to, co tutaj zawrę, swoimi przemyśleniami, no to też bardzo fajnie. Co ty pierdolisz, człowieku? Na początku, patrząc na sprawy z lotu ptaka, ustalmy raz na zawsze, co jest głównym celem wypowiedzi argumentacyjnej, w sensie tego wypracowania. I tutaj wjeżdżają właśnie kryteria oceniania, które odpowiadają na to pytanie. Jedynym celem wypracowania szkolnego jest sprawienie, że piszący zaprezentuje kompetencje kulturowe, rozumiane przede wszystkim jako znajomość lektury i jej rozumienie, właściwie lektur, literatury generalnie, oraz umiejętności planowania i budowania zrozumiałej wypowiedzi pisemnej, no i kompetencje językowe. Hell yes! A, no jest jeszcze jedna funkcja, czyli sprawdzenie, czy autor wypracowania umie czytać polecenie. Trzeźwy racjonalista, niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z ludźmi? W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. Na podstawie samego tego tematu powstaje nam właśnie checklista. Czy mam w pracy na koniec cokolwiek o trzeźwym racjonaliście? Czy jest cokolwiek o niepoprawnym marzycielu? Czy napisałem o wpływie wybranej postawy na losy człowieka? I czy napisałem albo napisałam w sumie coś o wpływie wybranej postawy na relacje z nimi? Czy mam lekturę obowiązkową? Czy jest coś innego? Też może być lektura obowiązkowa, ale coś drugiego. I czy są konteksty? Wybrane konteksty. Jeśli to wszystko mam, to mam też jeden punkt, bo tyle jest za sprawne przeczytanie polecenia i zastosowanie się do niego. Największa pula punktów to kompetencje literackie i kulturowe, pod którymi kryje się to, co wiesz na temat otaczającego Cię świata, albo może bardziej, czym się na ten temat pochwalisz. W ramach wypracowania musisz pokazać, że znasz dzieła, które przywołasz z nazwy, z autorem. I to już są jakieś tam punkty, ale co ważne, powinieneś albo powinnaś użyć ich do stworzenia argumentu. Właściwie argumentów. To się nazywa użycie funkcjonalne, czyli pierwszą pulę punktów zarabiasz za dobór przykładów i opisanie, co się stało w danych historiach, a drugi zestaw punktów za to, że wskażesz, co to znaczy i co można z tego faktu wywnioskować. I to jest szalenie ważne. Z tego, co widziałem, podkreślane na czerwono albo w ramach jakiegoś osobnego segmentu w większości tego typu opracowań. Streszczenie dzieła literackiego to jest potencjalny kłopot.
treść przywołanego dzieła należy interpretować albo używać w ramach wnioskowania, czyli przytaczamy fragmenty dzieła, ale tylko po to, żeby z nimi zaraz coś dalej zrobić i powiedzieć, że zrobiliśmy to właśnie po coś. I to coś musi być bardzo mądrym planem, jakimś masterplanem. Bardzo podobnie w wypracowaniu używa się kontekstów. Jest ich sporo, bo są na przykład historyczno-literacki, teoretyczno-literacki, po prostu literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, może być religijny, albo na przykład historyczny, jest filozoficzny, egzystencjalny, polityczny albo społeczny. I każdy z tych kontekstów to jest, powiedzmy, metaforycznie takie pole wiedzy albo worek wiedzy, do którego możesz sięgnąć, żeby wesprzeć argumentację opartą o przykłady z literatury albo z kultury. W tym sensie matura z polskiego to jest też taka matura z wiedzy o kulturze albo z wiedzy o społeczeństwie, bo ta szeroka pola kontekstów ma sprawić, że właśnie możesz przytoczyć dowolny przykład z tych domen życia. I to jest w sumie mega spoko. Konteksty służą dodatkowemu pogłębieniu argumentacji, to znaczy powinny służyć, jeśli chcesz dobrze wypaść na rozprawcę. To jest doskonałe miejsce do popisania się czymś, co opracowanie sposobów oceniania określa jako erudycja, czyli taka ogólna zdolność do pierdololo, na przykład zdolność do połączenia faktu, że Soplicowo w Panu Tadeuszu jest zaprezentowane w sposób sielankowy, prawie że utopijny, z faktem, że Pan Tadeusz powstał w czasach romantycznego simpowania koncepcji posiadania własnej ojczyzny, na co składa się prosty do zrozumienia kontekst historyczny pod hasłem zabory. Właśnie można przywołać zabory, można przywołać wielką emigrację, no i też można przywołać na przykład fakt, że Adam Mickiewicz, jak wiesz z jego biografii, nieraz prezentował tęsknotę do swojej ojczyzny, co wynika z faktu, że sam został karnie zesłany, co właśnie uprawdopodabnia fakt, że jego wyobrażenie Polski po tych latach zesłania było takie idealistyczne, było takim obrazem marzeń. Na przykładzie powyżej, który oczywiście trzeba by rozbudować, widzisz, mam nadzieję, wyraźnie, że funkcjonalne użycie dzieła to takie, w którym stanowi ono punkt wyjścia do jakiejś rozkminy, a nie samo w sobie tę rozkminę. Mamy obraz sielanki w Panu Tadeuszu, to jest flex tą wiedzą z lektury. Nie da się do tego dojść na logikę. Musiałeś albo musiałaś wcześniej przeczytać Pana Tadeusza albo jego streszczenie, albo zapamiętać z jakiegoś powodu lekcję na polskim, gdy było o tej sielance. No i to jest punkt wyjścia, początek do kminy, którą prowadzisz dalej. Sielanka, simpowanie do ojczyzny, która wynika z romantyzmu, a w ten romantyzm wpisuje się życiorys Mickiewicza, który też nie jest przywołany tylko jako fakt, że Adam Mickiewicz w trakcie swojego życia został zesłany gdzieś karnie, tylko jako fakt plus wniosek. Został zesłany i właśnie dlatego tęsknił za swoją ojczyzną tym mocniej, tym bardziej niż inni, którzy zesłani nie zostali. Właśnie dlatego, że musiał ją przymusowo opuszczać. Tutaj bardzo ważna uwaga strategiczna, wszystkie konteksty i cała wiedza, którą przywołujesz, to jest tak naprawdę pole minowe, które sam przed sobą rozwijasz. No bo z jednej strony potrzebujesz tej wiedzy, potrzebujesz tych faktów i kontekstów do tego, żeby rozwijać swoją kminę, argumentację. Z drugiej strony wszystkie błędy rzeczowe mogą obrócić się przeciwko tobie. Także już na etapie planowania, o czym będziesz pisać, zastanów się, czy na pewno wiesz te rzeczy, które no właśnie zamierzasz opisać. Czy nie lepiej zrezygnować z czegoś, co wydaje się cudownym kontekstem, ale na przykład w sumie to nie wiesz, czy Mickiewicza zesłali na Krym, czy nie wiem, na Kołymę. No i właśnie wtedy pewnie lepiej sięgnąć po coś innego, albo jakoś inaczej wybrnąć, tak żeby po prostu nie narazić się na błędy rzeczowe. I jeszcze jedna uwaga bojowa, bo egzaminator sprawdza, czy lektury, które przywołujesz, na czele z lekturą obowiązkową, nie są przywoływane, jak to się mówi, lakonicznie. W sensie, czy nie przytaczasz ich hasłowo i od razu idziesz gdzieś dalej, czy jednak poświęcasz te chociaż 3 czy 4 zdania, żeby właśnie przytoczyć dane dzieło, żeby opisać tę sielankę w Panu Tadeuszu. Samo wymienienie lektury, na przykład z nazwy, nazywa się lakonicznym przytoczeniem i da ci minimum punktów z tej kategorii, z tego co rozumiem z tego opracowania, ale nieważne ile dokładnie punktów ci da, to na pewno nie jest dobre. Więc chcesz naraz opisać, co się dzieje w dziele, które przytaczasz, żeby nie wyjść na właśnie lakonicznego i zinterpretować te informacje, żeby wyjść na gigaczada funkcjonalnie wykorzystującego dzieło. Polecam, żeby sobie to zadanie dodatkowo ułatwić i stosować język, pisać, nawet fejkując, co właśnie robisz z dziełem. Przykładowo możesz napisać dosłownie, że przytaczasz teraz obraz literacki i zamierzasz scharakteryzować, co się w nim dzieje, albo że interpretujesz, albo należy interpretować to, co właśnie przytoczyłeś, jako coś tam, albo zawrzeć w pracy, że analizując przytoczony przez ciebie przykład, dochodzisz do wniosków, że... Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu,
Dochodzę do fundamentalnej konkluzji. I to wszystko utrudni egzaminatorowi uznanie, że nie interpretujesz albo nie dochodzisz do jakichś wniosków, skoro dosłownie piszesz, że tak jest. Kolejna pula punktów w rozprawce to kompozycja wypowiedzi, która ma sporo dość trudnych do zgubienia punktów. Na przykład za to, że zakończenie będzie nie na końcu, a na przykład w środku tekstu. No trudno, żeby było inaczej. Ale jest jedno szalenie ważne rozróżnienie, które nie jest oczywiste. I to fakt, że struktura wypowiedzi ogólnie sprowadza się do tego, że powinieneś albo powinnaś swoją pracę zacząć jakimś wstępem, który powinien być już efektem jakiejś przekminy wynikającej z planu pracy, rozpiski tego, co w niej dalej użyjesz. No i właśnie powinien wprowadzać do tej pracy. Później powinny się znaleźć argumenty będące składowymi rozwinięcia. A na końcu wszystkie przytoczone przykłady, czyli argumenty z kontekstem i cały sens warto jakoś podsumować. I to też jest osobny blok, osobny segment wypowiedzi. I to jest w miarę oczywiste. Ale co ważne, kompozycja dzieła to też składowe każdego z tych elementów. I najmniej oczywiste wydaje mi się to w kontekście argumentów. W ramach tej głównej sekcji wypracowania, które roboczo możemy nazwać rozwinięciem. Bo w każdej wysoko ocenionej rozprawce każdy argument wprowadzasz i on ma swój osobny wstęp, który jest jego składową. Możemy to nazwać stwierdzeniem, możemy z angielskiego nazwać to statem, albo po prostu no, wprowadzeniem do argumentu. Na przykład, warto zacząć od przytoczenia pana Tadeusza, który pokazuje w sposób dobitny, jak tęsknota za ojczyzną wpływa na percepcję rzeczywistości i wyobrażenie o kraju, tworząc z niego świat idealny. I tutaj zaczynasz nie wypracowanie, tylko pojedynczy argument. Na przykład pierwszy argument. W wysoko ocenionej rozprawce każdy argument ma też swój środek i każdy argument ma też podsumowanie, które zamyka myśl, ale argument, ale nie rozważania. Na przykład w tej sytuacji można rozważania zakończyć pisząc: spojrzenie krajowych romantyków jest wyjątkowe i wydaje się, że wynika z przyjmowanej przez nich postawy patriotycznej, ale też ludzkiej tęsknoty, nierzadko osobistych doświadczeń, czego dobitnym przykładem jest właśnie przytoczony w tym argumencie wcześniej Adam Mickiewicz. I tutaj kończy się co prawda argument, no ciężko po tym zdaniu jeszcze coś w tym wątku napisać, on jest ewidentnie zamknięty i daliśmy to do zrozumienia egzaminatorowi, ale nie kończy się twoje argumentacyjne flow, bo aż się prosi, żeby otworzyć nowy akapit i napisać coś więcej, tym razem nie z romantyzmu. Kolejna szalenie ważna informacja, będąca pomiędzy właśnie kryterium kompozycja wypowiedzi i kolejnym, ostatnim kryterium, czyli językiem wypowiedzi, to jest zadbanie o to, żeby składowe wewnątrz rozprawki miały sens. Żeby kolejne segmenty pracy zaczynały się płynnie, a nie żeby na przykład kolejne argumenty zaczynały się od randomowych stwierdzeń albo mega topornego wyliczania, typu mój pierwszy argument polega na, mój drugi argument dotyczy. Sposobów na zrobienie tego jest mnóstwo i nie ma opcji, że w stresie tego nie wymyślisz, jeśli tylko wiesz, że powinieneś albo powinnaś się na tym skupić. Kończysz jeden argument z romantyzmu i lecisz drugi, powiedzmy, z antyku, więc zaczynamy go. Polscy romantycy mieli wyjątkową perspektywę na ojczyznę, ale warto przytoczyć spojrzenie twórcy, którego dzieła są niemal tak stare jak sama koncepcja państwa. I tutaj przytaczasz swojego starego. Nie no, żartuję, tutaj przytaczasz na przykład Horacego, ale to nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o to, żeby zamiast zrobić ten drugi argument albo przeciwny argument, posmarować swoją rozprawkę ambrozją zajebistości i upewnić się, że kompozycja wypowiedzi działa, bo są za to punkty. To się po prostu przyjemniej czyta, jeżeli poszczególne akapity jakoś ze sobą korespondują, a nie są wrzucone randomowo. I obawiam się, że tutaj mój zakres pedagogicznego wpływu na ciebie się kończy, bo nie umiem tego lepiej wytłumaczyć, niż po prostu no właśnie na takiej zasadzie korespondowania ze sobą poszczególnych akapitów. Chodzi o to, żeby wszystkie składowe twojej pracy naraz były łatwe do rozdzielenia. Jeśli ktoś będzie chciał to zrobić jak w laboratorium, żeby na przykład policzyć, ile masz kontekstów, ile masz argumentów, ale jednocześnie, żeby ktoś też mógł to jednym tchem przeczytać z takim mniejszym lub większym flow. Na koniec język wypowiedzi, bo sprawdzając wypracowanie, egzaminator ocenia, czy zdający poprawnie używa w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i oczywiście nagradza cię, jeśli używasz tak zwanej bogatej leksyki. Czyli na przykład frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim, no czy ogólnie twój styl jest nie tylko konsekwentny, co też jest osobną kategorią, ale też co jakiś czas nagradza czytelnika czymś ciekawym, czymś co potencjalnie mógłby sobie na przykład zgooglować, bo nie zna jakiegoś określenia. Jeśli celujesz w 100% ze swojego egzaminu, to warto wrzucić te rzeczy. Na przykład napisać, że coś nie jest ciekawe, tylko jest intrygujące. A ktoś nie jest na przykład drobiazgowy, tylko benedyktyński. Ale tutaj nie ma co szlifować i raczej nie nauczyć się języka polskiego.
polskiego na potrzeby tego materiału. Po prostu wyczulam cię na tym poziomie i to też może być element tego, jak będziesz planować swoją wypowiedź. No i na przykład zamiast zawrzeć w swoim argumencie, że ktoś jest wierny, zawrzesz jakieś szalone porównanie, które wykaże to, że ludzie są wierni. Wiadome jest, że w tej kategorii, czy ogólnie w rozprawce, czy w wypracowaniu, chcesz unikać błędów interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych. Jeszcze jak? Ale nawet jeśli ci się to nie uda i egzaminator wyzeruje te kategorie, bo po prostu w każdym słowie będzie błąd, to dalej możesz zdać na mega dobrych punktach, więc możemy to sobie na ten moment zignorować. Na koniec dnia maluje nam się obraz wypowiedzi, która jest logiczna, jest zrozumiała i na poziomie kompozycji jest, no właśnie, ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I to zarówno cała wypowiedź, jak i poszczególne jej elementy. Sztywniutko, tak! Najważniejszą rzeczą w wypracowaniu jest argument, czy argumentacja, którą tworzysz przywołując konkretne dzieła i w ramach przywoływania tych dzieł wykazujesz, że po pierwsze je znasz i po drugie, że nie są one tam przypadkowo, tylko przywołanie ich jest związane z tematem i z tym ciągiem logicznym, jaki próbujesz zachować. I jeśli w tym miejscu brakuje ci jakiejś sekretnej techniki albo gotowca na to, jak napisać rozprawkę, to ja po prostu nie jestem w stanie wykonać takiego eksperymentu myślowego. I też to zadanie wydaje mi się na tyle proste i na tyle przyjazne dla osób, które językowo są nawet na bardzo niskim poziomie, no że po prostu nie umiem tego zrobić w sposób szczery przed tobą. Jeśli chcesz podzielić się z resztą osób jakimiś swoimi przemyśleniami, z rzeczami, na które warto zwrócić uwagę albo nie, to możesz mi to po prostu napisać. I ja to chętnie przeczytam, poddepnę, nie wiem, dam ci serduszko, po prostu zostaniesz najlepszym widzem albo widzką tego kanału. Ode mnie tyle. Takie spojrzenie z lotu ptaka, które ma za zadanie też cię troszeczkę ośmielić, że te rzeczy naprawdę nie są trudne. I na koniec jeszcze raz odsyłam cię do wymogów oceniania, które są w linku, bo to jest wszystko, co trzeba wiedzieć do tego, żeby być po prostu top maturzystą. Ja sam na dzień przed egzaminem spędziłem, myślę, że z 3 godziny czytając właśnie wymogi egzaminacyjne. I zrobiłem to właśnie na języku polskim i też zrobiłem to przed maturą ustną, właśnie studiując kryteria oceniania języka polskiego ustnego i to serio się opłaca. Warto, bo każdy z tych egzaminów i każda z tych formuł jest stworzona nie po to, żeby odkryć lek na raka, tylko po to, żeby sprowadzić wypracowanie czy sprowadzić wypowiedź ustną w bardzo sztywne ramy. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.